Drodzy Państwo, czy dotarł do nas zespół Szumy, Szuśca? Nie ma. Zatem mam takie informacje. W dzisiejszych przesłuchaniach wzięło udział, miało wziąć 20 podmiotów wykonawczych. No i teraz nie zazdroszczę naszemu szanownemu jury, ponieważ jury może wybrać tylko dwa podmioty wykonawcze, które pojadą do Będzina. Będzie to sprawa bardzo trudna, tak mi się wydaje, ale to już zostaje w gestii naszych jurorek, którymi dzisiaj są, dla przypomnienia dodam, przewodnicząca pani Elżbieta Kozyra oraz pani Barbara Rabiega. Te oto panie i na nich właśnie będzie cały ciężar tego właśnie werdyktu. Drodzy Państwo, zapraszam teraz na przerwę. Jurorów zapraszam do posiedzenia Rady Jurorskiej. Proszę Państwa, to nie będzie łatwe zadanie i spotykamy się za jakiś czas, kiedy będziemy znali już werdykt. Dziękuję bardzo. Kazimierza, księdza Kazimierza Szwadlika, Będzin 2024. Będziemy za chwilę mogli ogłosić jako zamknięty. Szanowne jury podjęło decyzję, chociaż nie było łatwo, ale nie przedłużając, oddam głos pani przewodniczącej, pani Elżbieta Kozyra. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym usłyszeliśmy tu po prostu tyle pięknie wykonanych kolęd. Był to, nie ukrywam, dla nas taki uroczy czas przepięknych kolęd. No a z tym się wiąże to, że mieliśmy niezwykle trudne zadanie, ponieważ poziom był bardzo, bardzo wysoki. No ale a laureatów niestety tylko dwóch, tylko dwie osoby lub dwa podmioty, jak pani dyrektor mówi, mogliśmy, no przepraszam, pani Mariola tak tu nam podpowiada, tylko dwa podmioty mogliśmy po prostu nagrodzić i wysłać w cudzysłowie do Będzina. Ale drodzy Państwo, był tak wysoki poziom, że to było niezwykle trudne. Dlatego postanowiliśmy, ponieważ przy tak ogromnej ilości punktów, no nie dało się inaczej, po prostu postanowiliśmy wyróżnić mimo wszystko jeszcze oprócz tych dwóch osób, które pojadą do Będzina, jeszcze dwa podmioty. A może się uda, być może, bo tam są jakieś, że czasami może i zaproszą Państwa. Wobec powyższego wyróżnienia otrzymuje Szymon Hałasa ze studia Local Vocal. Serdecznie gratulujemy. Byłeś wspaniały. Trzy wykrzykniki. Szymon jest wspaniały. Nie dało się inaczej. Nie mogliśmy nie wyróżnić tego wykonawcy po prostu. Serdeczne gratulacje również ode mnie i liczę, że w przyszłym roku będzie szczęśliwszy, ale również liczę na to, że jakimś zbiegiem okoliczności wyjedzie do tego Będzina. Może w zeszłym roku tak było. Wyróżniony wyjechał. Być może, miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki. Drugim podmiotem, którego nie dało się wyróżnić, był duet Mamiga. Serdecznie zapraszamy mamę i córkę. Brawo, byłyście świetne. No dziewczęta, po prostu zrobiłyście taki show, że super. Serdeczne gratulacje. Chodźcie tutaj do nas po dyplom. Gratulacje. Byłaś wspaniała. Również mama, także Sara. Tutaj zapraszamy. No niestety, one też zasługują na to, żeby pojechać do Będzina. Co by tu powiedzieć? One też zasługują, tak samo jak i Szymon. No ale nie dało się inaczej, ponieważ dzisiaj absolutnie nasze serca podbiła solistka Maja Rębisz. Bardzo prosimy. To nie ma jej? Nie wierzyła? Ostatni raz. O! Nie
i udało się. To proszę pogratulować. Dzisiaj była znakomita i po prostu no, nie ulegało wątpliwości żadnej, że ona powinna zaprezentować, reprezentować tutaj te eliminacje w Krasnobrodzie. Oraz kolejny wykonawca, kolejna wykonawczynie w zasadzie, to zespół wokalny Galicjanki z Roztocza. I też nie ma, no nie wierzyły. Zespół Galicjanki był bezkonkurencyjny, drodzy Państwo. Uważałyśmy, że po prostu no nie dało się ich nie nagrodzić. Teraz już znowu muszę uważać na słowa. Dlatego też serdecznie gratulujemy. Nie ma kogoś, kto by odebrał za nich. Nie wierzyły też? Ojej, jak się nie dojrze znakomite, to jeszcze skromne. Serdecznie gratulujemy. No i cóż, wypada mi tylko pożyczyć Państwu wesołych świąt, zdrowych, szczęśliwych, wesołych świąt. I cóż, spotkamy się, myślę, za rok. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, ja chciałabym w imieniu nas wszystkich kadry KDK podziękować Państwu za przybycie, za to, że mogliśmy wysłuchać tych pięknych, pięknych kolęd, podziękować naszemu szanownemu jury, że Panie są z nami. I cóż, życzę Państwu zdrowych i pogodnych świąt, tego, żeby te piękne kolędy wybrzmiały wśród Waszej rodziny. No i cóż, do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo.